Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam, jak przycinać te wielkoformatowe płyty gresowe, w Polsce nazywane spiekami kwarcowymi, bez względu na to, jakie będziemy nazywali, czy tak jak w rzeczywistości jest gres, czy będziemy mówili na nie spieki kwarcowe. Problem pojawia zawsze się ten sam. Zawsze to samo pytanie otrzymuję od moich klientów. Jak to przycinać? Przy użyciu odpowiedniego sprzętu każdy jest w stanie te wielkie płyty przycinać. Tą i tą. Zapraszam na film. Podstawą każdej pracy jest odpowiedni sprzęt. Ja do cięcia płyt użyję sprzętu firmy Raimondi FreeCut. Sprzęt jest o tyle uniwersalny, że posiada odpowiednie przysawki, które pozwalają do przyklejenia urządzenia do płyty. Natomiast jest też możliwość jego przedłużenia powyżej 3 metrów, dlatego jest to bardzo wygodne w przypadku cięcia płyt o formacie np. 1 na 3 metry. Sprzęt pozycjonujemy, przysawkami przyklejamy do powierzchni, następnie rozpoczynamy cięcie. Cięcie musi się rozpoczynać od samego początku, od brzegu płyty do samego końca, praktycznie jednym ruchem. Aby wyrównać brzegi, wykorzystuję gąbkę diamentową, która sprawi, że brzegi nie będą tnące. Praktycznie wystarczy jedno uderzenie, aby oddzielić płytę. Tego typu sprzęt pozwala też na przycinanie małych listewek. Należy zwrócić uwagę, aby rozpocząć cięcie od początku do końca płyty. Aby płyta pękła w wymaganym miejscu, wystarczy podłożyć, tak jak w moim przypadku, krzyżyk do fug. Po naciśnięciu płyta pęknie w miejscu nacięcia. Za każdym razem wygładzamy brzegi gąbką diamentową, aby po prostu przy przenoszeniu nie pociąć sobie dłoni. W przypadku płyt 3+, czyli płyty o grubości 3 mm plus siatka wzmacniająca z włókna szklanego, procedura jest dokładnie taka sama. Zaczynamy od samego początku do samego końca, po czym korzystając właśnie z krzyżyka do fug, naciskamy i płyta, jak widać, pęka. Siatkę przycinamy nożykiem do tapet. Urządzenie pozwala też na przycinanie bardzo cienkich listewek. W tym przypadku jest to listewka, która będzie o szerokości zaledwie 5 mm.
Oczywiście w takim przypadku nie pęknie nam od razu na całej długości, dlatego należy odpowiednio, pod odpowiednim naciskiem z dwóch stron, będzie taki słychać lekki efekt jak gdyby pęknięcia. Następnie możemy próbować, tak jak w tym przypadku, nadgiąć płytę, aby pękła. Natomiast innym sposobem jest ułożenie listewki. Ja wykorzystam tutaj wcześniej przyciętą z płyty 5,5 mm listewkę. Jak widzimy, nacięcie pękło. Teraz przy użyciu nożyka możemy oddzielić od siebie dwie części. I w ten sposób otrzymaliśmy listewkę o szerokości 5 mm. Zawsze zwracam uwagę na to, aby brzegi były chociaż raz przetarte gąbką diamentową, aby po prostu nie przeciąć dłoni. Innym sposobem jest użycie wysokiej jakości nożyka do cięcia szkła. Nożyk pozwala też nam na wycinanie różnych kształtów. Należy zawsze pamiętać, aby cięcie rozpocząć od brzegu i kończąc na następnym brzegu. Jak widzieliście, przycinanie wielkoformatowych płyt gresowych, tudzież szpieków kwarcowych, jak są ogólnie nazywane w Polsce, nie jest wcale takie trudne. Jedyną rzeczą, jaką należy mieć, to odpowiedni sprzęt i minimalną wiedzę, jak przycinać płytki ceramiczne. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tych produktów, chcielibyście zobaczyć jakiś inny, nie wiem, może test, może jakie inaczej jeszcze, nie wiem, docinać czy cokolwiek robić, a ja będę miał takie możliwości, to z wielką przyjemnością przedstawię Wam to w formie wideo. Dlatego proszę, zostawiajcie Wasze pytania, komentarze pod tym filmem. Póki co dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Cześć.